Słowej bracia i siostry, przeczytamy z Księgi Izajasza, 25 rozdział od 6 wersetu. 25 rozdział od 6 wersetu z Księgi Izajasza ze Starego Testamentu. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze starych, dobrze wystałych win. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzy z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział i będą mówić w owym dniu: oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi, to Pan, któremu zaufaliśmy, weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Gdyż ręka Pana spocznie na tej górze, lecz Moab będzie zdeptany na swoim miejscu, jak depcze się słomem na gnojowisku. A gdy rozciągnie w nim ręce, jak je rozciąga pływak, aby pływać, upokorzy jego pychę mimo ruchów jego rąk i zerwie Twoje wysokie mury obronne, zburzy, zwali na ziemię w proch. W owym dniu tę pieśń śpiewać będą w ziemi judzkiej. Mamy miasto potężne dla ocalenia. Wzniósł on wały obronne i baszty. Otwórzcie bramy. Niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności. Amen. Bardzo dobrze robimy, jak zwracamy nasz wzrok do proroczego słowa, do Słowa Bożego, który nas uczy, który nas wzmacnia, ale szczególnie objawia nam jako oryginalne prorocze Słowo Boże o tym, co się stanie, czyli o dziele, które Bóg ma w swoim sercu i w swoim duchu, aby pracował i aby wykonał. Mówi więc teraz proroczo Słowo Boże o jednej górze, na której Bóg uczyni wielką ucztę z tłustymi potrawami i z wysłanymi winami. I na tej górze Bóg będzie pracował wielkie dzieło, bo zniszczy oblicze tego, który daje ludziom zasłonę niedowiary, aby nie mogli zrozumieć Ewangelię Chrystusową, która została dana dla zbawienia ludzi i dla chwały Boga. Na tej właśnie górze, na której Pan uczyni wystawną ucztę, pierwsze dzieło, które uczyni Bóg, jest, że zniszczy tego, który jest władcą i Bogiem tego świata i który niedowiernym ludziom, którzy nie wierzą, którzy znajdują się poza tą górą, zaślepia umysł, aby nie mogli zrozumieć Ewangelię zbawienia, aby nie mogło być objawione im chwała Boga. Ale na tej górze Bóg zadziała cudownie, bo Jego, który zaślepia umysł ludzi, ale i zasłonę niedowiary, zostanie rozdarta poprzez samego Boga i w ciągu dalszym, jak zniszczy
na tej górze tą zasłonę, wtedy prorokuje Słowo Boże, że zniszczy śmierć na wieki, bo jest napisane i objawione w Nowym Testamencie poprzez apostoła Pawła, który mówi, że jak te zniszczalne przeodzieje się niezniszczalne i śmiertelne w nieśmiertelność, wtedy się wykona Słowo Boże, że został zwyciężona śmierć. Czyli prorokuje Słowo Boże w Starym Testamencie porwanie Kościoła. I również prorokuje ciąg dalszy, że ten naród będzie porwany i będzie znajdował się na tej górze. Będzie miał radość, bo Bóg zetrze łzy z każdego oblicza i usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi. I w tamtym dniu, kontynuuje i prorokuje Bóg, i w tamtym dniu lud ten, który będzie żył w okresie, w którym śmierć zostanie zwyciężona, będzie wyznawał, mówiąc, że oczekiwaliśmy tego, aby nas wybawił i wybawił nas. Oczekiwaliśmy i ufaliśmy tego, aby dał nam wieczne życie i uradowaliśmy się i weselimy się w Jego zbawieniu. Co znaczy, że poprzez te prorocze słowo Bóg namawia lud swój, lud, który znajdzie się na tej górze, w której Bóg czyni wyprawną ucztę, aby oczekiwali i w taki sposób będą zbawieni, aby oczekiwali i będą mieli radość, bo na tej górze ręka Pana spocznie. I pomimo, że na górze będzie Moab i zamysł i myślenie ciała będzie zdeptany, tak jak się depcze słomem na gnojowisku, ale na górze, w środku, Pan będzie pracował. I cudowne dzieło, zbawcze dzieło. Będą się działy cuda, cuda i służby Ducha Świętego. I w tamtym okresie, jak ludzie zrozumieją, że znaleźli się z łaski na tej górze, będą mówili, mamy mury obronne, mamy Jeruzalem, dom Boga żywego, w którym Pan zamiast mur dał swoje zbawienie. I Duch Święty będzie prorokował i będzie wychwalał, że otwórzcie bramy, bo wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności, dochowuje prawdy w starogreckim. I pytania są dwa. Jaka jest ta góra? I po drugie, jaki jest ten naród sprawiedliwy, którego Bóg da na tą górę, jak go uświęci, jak go przygotuje, przyjdzie wtedy, aby go wziąć i aby był zawsze z nim. Ta góra więc odpowiedzią na pierwsze pytanie jest, że w ostateczne dni góra Pana Boga ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki. Góra ze świątynią Pana. Góra, na której będzie oparta świątynia Boża, Kościół Chrystusowy, filar i podparcie, który poprzez między 60 królów i 80 nałożnic i panien bez liku, jedna będzie gołąbka, która urodzi się, mając cechy swojej matki, pierwszego apostolskiego kościoła i urodzi się, mając
całkowite podobieństwo do Niego. I na tej górze, na której utwierdzi Bóg swoim słowem i mocą Ducha Świętego, górę Boga, Kościół Nowy Jeruzalem, który jest Sion, górą Sion, miasto Boga Żywego, niebieskie Jeruzalem. I na tej górze, na tej Jeruzalem, Bóg będzie pobudzał serce szczerych i będą zdążać tłumy do niej i wszystkie narody będą dążyć do niej. I słowo, i przyczyna, dla której będą zdążać, nie ma innej. I ludy będą tam zdążać dlatego, bo na tej górze Pana będzie zakon uświęcenia i słowo Boże w mocy Ducha Świętego. Umiłowani bracia i siostry, lud Boży, tak mi pokazał Bóg, jest tak jak gołąbki. Wyrzuć na jeden balkon okruchy chlebów i zobaczysz, że przylecą gołąbki. A jak będzie 5 balkonów w rzędzie i wszystkie balkony będą puste, oprócz jednego balkonu, gdzie ktoś rozrzuci ten proste okruchy chlebowe. Nie polecą tam, gdzie jest złoto, srebro, nie polecą tam, gdzie jest rozrywka. Gołąbki, gołąbka Pana. Tam, gdzie jest chwała Pana, chwała ludzi, rozkoszowanie się ludzi, gołąbki lecą tam, gdzie rzuca Bóg okruchy chleba, bo nie będzie człowiek żył tylko chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. I to jest wielka tajemnica zbawienia ludzi i zaproszenia, które czyni Bóg. I dlatego jest to prośba modlitwy naszej i przekaz dzisiejszy. Nadchodzą dni i złe czasy dla Moaba, który jest na zewnątrz, ale przychodzą dni błogosławieństwa i chwały w środku Kościoła. W domu naszym niechaj Bóg rzuca chleb, okruchy chleba, aby przychodzili wszyscy zaproszeni Pana w naszych domach, w naszym życiu i w Kościele Bożym. I to szybko zrobi Bóg. Tajemnicą góry Pana jest Słowo Boże i zakon uświęcenia. Proście o pokój ze wszystkimi ludźmi, bo bez pokoju ze wszystkimi ludźmi nie możecie mieć w swoim życiu uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy oblicza Pana. Zakon uświęcenia. Ale Słowo Chrystusowe, które jest mocą Boga i zbawia każdego, który wierzy. I na tej górze Bóg zbuduje swój kościół, rzuci te okruchy z chleba w obfitości i gołąbki będą przylatywać bez wahania. To jest przyszłość, bracia i siostry. Przyszłość dzieła Bożego. I teraz pytanie, czy to jest
moja też przyszłość, mojej rodziny przyszłość, tego kościoła przyszłość. Dwie rzeczy. Sprawiedliwy naród. Sprawiedliwy naród wejdzie. Sprawiedliwy naród ze sprawiedliwością Bożą. Ze sprawiedliwością Bożą, który nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością ludzką. Bo sprawiedliwość ludzka nie przyjmuje ani tajemnic Królestwa Niebios, ani nauki apostolskiej, ale i ani wolności Ducha Świętego. Tylko ze sprawiedliwością Bożą człowiek, rodzina, Kościół zdobywa ten szczególny związek, który Bóg chce mieć z ludźmi. Związek miłości, związek uświęcenia, związek chwały Boga. I to nie jest nic innego, jak tylko Królestwo Niebios w naszym życiu. I po drugie, który dochowuje prawdy. I to jest bardzo ważne. Ja twierdzę tak, bo to jest mój pogląd. To jest najważniejszy warunek w ostatecznych dniach, bo jak uczniowie się zapytali, teraz ustanawiasz królestwo w Izraelu, Pan powiedział co? Zważajcie, aby was nikt nie oszukał. Wiele poglądów będziecie słyszeć, wiele zdań, wiele nauk będziecie słyszeć, wiele teorii. Będą słyszane i będą istnieć w ludzie Bożym, który będzie z dala od Ewangelii Słowa Bożego i od Słowa Bożego i będą przychodzić poprzez wysłanie władcy tego świata, bo jego staranie się jest, aby oszukał, jak jest możliwe też i wybornych. Ale ile on z duchem Antychrystusa, który rozszerza się na zewnątrz i rządzi, ale i w środku, który stara się oszukać duchem ciała i duchem świata, ile bardziej stara się o to, tyle bardziej pięknie będzie pracował Bóg z mocą Słowa Bożego i z mocą Ducha Świętego. I wynik tego będzie, że osobisty nasz wybór będzie w całkowitej wolności, którą daje nam Bóg na górze świątyni Pana i w całkowitej wolności Ducha Świętego, którą nas otacza Bóg. To są tematy wyborów. Wybór osobisty i w ciągu dalszym wybór rodzinny, w ciągu dalszym wybór kościelny, miejscowego kościoła, ale i w ciągu dalszym wybór kościoła w dalszym otoczeniu. I dlatego, umiłowani bracia i siostry, dzisiaj podejmijmy, kto chce z nas oczywiście, tą decyzję, mówiąc, mój wybór jest, że ja i mój dom, i moja rodzina będziemy uwielbiać Pana. Amen.